Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego. Niechaj będą z nami wszystkimi teraz i zawsze. Amen. Nasz Kościół na dzisiejsze święto ustanowienia Wieczerzy Pańskiej, Komunii Świętej, wyznaczył słowo zapisane w Ewangelii Mateusza, w 26 rozdziale, wierszach od 17 do 30. W pierwszy dzień przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali paschę do spożycia? On odrzekł: idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: nauczyciel mówi, czas mój jest bliski. U ciebie urządzę paschę z uczniami moimi. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z 12 uczniami. A gdy jedli, rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego: chyba nie ja, Panie. On zaś odpowiedział: ten, który ze mną rękę zanurza w misie, on mnie zdradzi. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, który go miał zdradzić, rzekł: czy nie ja, rabbi? Odpowiedział mu: tak jest, ty. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i, odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i, odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy, bo to jest krew moja, krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam, odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami na nowo w królestwie Ojca mego. A po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej. Wszechmogący Panie nasz Boże, dajesz nam przeżywać czas Wielkiego Tygodnia, liturgiczny okres, kiedy wspominamy jakże też ważne wydarzenia dotyczące historii zbawienia, zwłaszcza te, które bezpośrednio poprzedzały śmierć Twojego Syna, naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa na krzyżu. Prosimy Ciebie, poślij teraz do nas Ducha Świętego, aby otworzył nasze serca i pozwolił z pokorą to usłyszane słowo i jego rozważanie przyjąć. Amen. Drogie siostry,
I drodzy bracia w Chrystusie Jezusie, dzisiejsze święto, popularnie nazywane Wielkim Czwartkiem, jest dla mnie bardzo ważne. Nie jest ono najważniejsze teologicznie w naszym kalendarzu roku kościelnego, ale dla mnie osobiście ja je przeżywam najgłębiej. Jest dla mnie najbliższe. Jest moim intymnym skarbem. Jest dla mnie darem kochającego Ojca, mojego Boga. Oczywiście inne wielkie święta roku kościelnego też mówią o wielkich darach Bożych. O tym, co Bóg jako nasz Ojciec przygotował dla każdej i każdego z nas. Boże Narodzenie mówi o Bożej miłości okazanej w małym Jezusie Chrystusie narodzonym dla naszego zbawienia w Betlejem. Wielki Piątek mówi o Bożej miłości okazanej w zbawczej śmierci Jezusa Chrystusa, który za każdą i każdego z nas umarł na krzyżu Golgoty. Wielkanoc mówi nam o Bożej miłości i zwycięstwie nad śmiercią poprzez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ale wszystkie te święta w pewien sposób są uniwersalistyczne. Odnosimy je jakby z automatu do nas wszystkich. Natomiast Wielki Czwartek opowiada o wydarzeniu, które jak widać jest przez wielu z nas dzisiaj nieobecnych lekceważone. Opowiada o wydarzeniu, które jest Bożym darem na co dzień. Dla każdej i każdego z nas pod jednym warunkiem. Że zechcemy z tego daru skorzystać. I właśnie o tym wydarzeniu opowiada nam dzisiejsza Ewangelia. Na samym początku dowiadujemy się, że Pan Jezus wydaje swoim uczniom polecenie. Mają przygotować paschalną wieczerzę, a czyni to w odpowiedzi na ich pytanie, bo to oni zapytali, gdzie chcesz, żebyśmy ci przygotowali paschę do spożycia. Zwykła, naturalna rozmowa dotycząca obchodów zbliżającego się święta. Przecież my również z naszymi najbliższymi planujemy, gdzie spędzimy święta, czy to Bożego Narodzenia, czy też Wielkiej Nocy. Ustalamy, kto w danym roku będzie gospodarzem tych rodzinnych świąt, poszczególnych posiłków, które w gronie rodzinnym będziemy spożywać. I w odpowiedzi Pan Jezus wskazuje im odpowiedniego człowieka, do którego mają się udać z prośbą o przygotowanie miejsca, gdzie wszyscy razem, nie tyle w gronie rodzinnym, ale w gronie najbliższego otoczenia Zbawiciela, spożyją jakże ważną dla Izraelitów paschalną wieczerzę. I gdy nadchodzi wieczór, wszystko już jest przygotowane. Pan Jezus razem ze swoimi najbliższym otoczeniem udaje się do przygotowanej sali i rozpoczyna się uroczysta, tradycyjna wieczerza. Jednakże okazuje się, że uroczysta wieczerza ma zupełnie inny charakter niż te, do których przez minione lata swojego życia przywykli.
Pan Jezus podczas tej paschalnej wieczerzy, jedynej w swoim rodzaju, sprawia, że dzieją się rzeczy, które wykraczają poza ich zrozumienie. My dzisiaj opieramy się na świadectwie Ewangelii Mateusza. Ale pozostałe Ewangelie, zwłaszcza Ewangelia Jana, dostarczają nam więcej informacji o przebiegu tegoż wydarzenia. W Ewangelii Jana chociażby znajdujemy opis umycia przez Pana Jezusa nóg Jego uczniom, a następnie przekazania płynącej z tego wydarzenia nauki. My jednak skoncentrujemy się na świadectwie Ewangelisty Mateusza i wydarzeniach, które on opisał. Na samym początku uczty, która powinna być radosna, wszak wspominają Boże wybawienie narodu izraelskiego z egipskiej niewoli. Pan Jezus wypowiada słowa, które mają przygotować ich na gwałtownie zbliżające się wydarzenia. I to kierują ich myśli na zupełnie inne tory. Mianowicie Pan Jezus nagle im zapowiada, że jeden z nich go wyda. Że jeden z nich jest zdrajcą. Za każdym razem, gdy czytam ten fragment Ewangelii, coś dotyka mojego serca. Coś, co nazwałbym lękiem, abym to nie ja był tym, który zdradzi Bożego Syna. A przecież mnie tam nie było. Nie było mniejszym nawet na świecie. Cóż zatem musiało dziać się w ich sercach? W sercach zgromadzonych tam apostołów. Ewangelista Mateusz zdradza nam to w opisie zawartym w jego Ewangelii. Bardzo zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego. Chyba nie ja, Panie. To pokazuje, jak te słowa musiały ich dotknąć. A zatem oni wszyscy odczuwali ten sam lęk, który budzi się dzisiaj w moim sercu. Lęk przed zdradą swojego Zbawiciela. Żaden z nich nie czuł się w tamtym momencie pewnym siebie. Byli przy swoim ukochanym nauczycielu i słyszeli jego słowa. Zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. Czuli niepokój, nawet strach. Obym to tylko nie był ja. Oby to nie o mnie mówił nasz mistrz. Wbrew pozorom to był dobry niepokój. Gdyż taki niepokój uczy nas czujności. Chroni przed nadmiarem pychy. Uświadamia, że każda i każdy z nas może kiedyś upaść. Że każda i każdy z nas, nawet ten najbardziej miłujący Jezusa Chrystusa, w chwili słabości może przegrać z szatanem i upaść. A Pan Jezus nie rozwiewa ich obaw.
Pan Jezus nie wskazuje od razu palcem na konkretnego zdrajcę, żeby pozostałych uspokoić. Lecz mówi ogólnie. Ten, który ze mną rękę zanurza w misie, on mnie zdradzi. Znowuż konsternacja. Przecież to określenie obejmuje ich wszystkich. Przecież to oni wszyscy na co dzień oraz podczas tej uroczystej wieczerzy umaczali razem z mistrzem chleb w jednej misie. Te słowa uświadamiają im, ale przez wieki i nam, że nikt z nas nie może być zbyt pewny swojej miłości do Chrystusa. Nieważne, jak bliska łączy nas relacja z naszym Zbawicielem. To my możemy okazać się tymi, którzy maczają z Nim chleb w misie, a potem w ten czy w inny sposób zawodzą, upadają, zdradzają swojego Zbawiciela. Po czym sytuacja budzi jeszcze większą trwogę. Bo znowu do wszystkich tam zebranych Pan Jezus kieruje słowa. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Nie wiem, czy wy macie czasem podobne odczucia, ale ja, gdy w domowym zaciszu czytam te słowa, fragment tejże Ewangelii, to wtedy ze łzami w oczach zwracam się do mojego Chrystusa w modlitwie: Panie, chyba nie ja. Czynię to, gdyż jestem świadomy moich słabości, moich grzechów, moich upadków, moich zdrad. Tego wszystkiego, co czyniąc, można nazwać zdradą Pana Jezusa. I wtedy drżę. Bo przecież każdy grzech, jakikolwiek, nie jest zdradą tego, którego nazywamy naszym Panem. I wtedy ten strach pogłębiają kolejne słowa Zbawiciela, wypowiedziane już do konkretnego człowieka, do Judasza Iskarioty. Tak jest. Ty. Ale te słowa wraz z wyciągniętą ręką mogły wskazywać na mnie czy na każdego z was. Tak. Ty. Jakże często te historyczne słowa wypowiedziane wówczas do Judasza uderzają we mnie. Tak, to ty mnie zdradziłeś. To ty przez swój grzech nie dochowałeś mi wierności. Smutek, trwoga, poczucie winy, przerażenie. To wszystko naraz napełnia moje serce. Ale mówię na razie o sobie. A co z wami? Czy ty, droga siostro, albo ty, drogi bracie, czasami masz
podobne przemyślenia? Czy czasem czujecie, że słowa dotyczące Judasza w jakimś zakresie, choćby niewielkim, ale dotyczą was? Jeśli tak, to wiecie, o czym dzisiaj mówię. Jeśli tak, to wszyscy jesteśmy tacy sami. Grzeszni, upadający, a jednak gdzieś na dnie serca kochający i pragnący Jezusa Chrystusa. Gdy uświadamiamy sobie to wszystko, to nie dzieje się nic innego jak akt spowiedzi. Uświadomienie sobie swojego grzechu, swojej słabości, swojego upadku, swojej zdrady wobec Jezusa i żal to spowiedź. Gdy uświadamiamy sobie naszą niedoskonałość, nasze upadki, nasze zdrady, wówczas rodzącą się w naszych sercach trwogę i pragnienie przebaczenia musimy nazwać spowiedzią. I tutaj zaczyna się dla nas prawdziwa Ewangelia, prawdziwa dobra nowina. Bo dopiero teraz dochodzimy do istoty dzisiejszego tekstu. Bowiem Pan Jezus nie poprzestał na wskazaniu zdrajcy, ale uczynił coś, co jest zakorzenione w Jego krzyżu i jest Jego darem. Darem dla mnie, ale też darem dla was. Jest to zakorzenione w Jego krzyżu, który stał się znakiem Bożej miłości i przebaczenia. Jeżeli do tej pory utożsamialiście się ze mną, jeżeli do tej pory uświadomiliście sobie własną grzeszność, to słowa, które przekazuje Ewangelista Mateusz, to jego świadectwo dotyczy nas. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy, bo to jest krew moja, krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Te słowa stają się odpowiedzią na moją i waszą spowiedź. Te słowa i to, co za nimi stoi, sakrament Komunii Świętej, stają się dla nas pocieszeniem i ratunkiem. Musimy pamiętać, że zasiadanie do wspólnego posiłku było w tamtych czasach wyrazem pojednania. Wybaczcie mi tą dygresję. Szkoda, że dzisiaj
to zatraciliśmy. I potrafimy zasiąść do stołu bez pojednania. A przecież Wieczerza Pańska to stół, do którego Chrystus nas zaprasza. Pan Jezus, łamiąc chleb i podając kielich zebranym, komunikuje im: ja wam przebaczam. Mimo waszych ułomności i słabości, ja chcę być z wami. Jednakże tamten posiłek nie był jednorazowym wydarzeniem, które już przeminęło. Tak było z narodzeniem Chrystusa w Betlejem. Tak było z ukrzyżowaniem. Tak było z zmartwychwstaniem. Jednorazowe wydarzenia. Ale Wielki Czwartek jest wydarzeniem, które się powtarza, gdy podczas naszego nabożeństwa są wypowiadane słowa ustanowienia, a potem przyjmujemy ciało i krew Jezusa Chrystusa. To, co wówczas uczynił Pan Jezus, stało się wydarzeniem ponadczasowym, do którego odnosimy się za każdym razem, gdy gromadzimy się wokół chleba i wina, które zgodnie z Jego poleceniem zostało pobłogosławione, a poprzez słowa ustanowienia stało się ciałem i krwią samego Chrystusa, który stale od nowa tobie i mnie daje samego siebie. W tamtym momencie Pan Jezus dał nam namacalny dowód, że to, co zapoczątkowało się w Betlejemie, a zostało zwieńczone na krzyżu Golgoty, dar Jego miłości i zbawienia, jest dla nas. I chociaż rozumienie tej prawdy wykracza poza możliwości naszego rozumu, no bo jak to, przyjmując chleb i wino, przyjmujemy ciało i krew Chrystusa? Rozum się przeciwko temu buntuje. A jednak, zgodnie ze świadectwem Ewangelii, tak właśnie się dzieje. Pod postacią chleba i wina, połączonego z Bożą obietnicą zawartą w dzisiejszej Ewangelii, przyjmując chleb i wino otwartym sercem i wiarą, przyjmujemy Jezusa Chrystusa do siebie. W sposób intymny, niewytłumaczalny. On do nas przychodzi i łączymy się z Nim, aby doświadczyć Bożej miłości i doświadczyć tej niewytłumaczalnej społeczności z tym, który nas zbawił. Dlatego na samym początku powiedziałem, że Wieczerza Pańska jest moim intymnym skarbem. Wieczerza Pańska jest darem kochającego Boga Ojca dla mnie i dla każdej i każdego z was, jeżeli tylko ten dar chcecie przyjąć. Amen. Proszę, powstańmy do modlitwy.